Przepraszam, to włączenie z wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego było niechcące. Ja przytoczę słowa prezesa Kaczyńskiego, ale za chwilę. Panie marszałku, szanowni panowie i panie senatorowie, przedstawiciele rządu. Polskie stare porzekadło mówi do trzech razy sztuka, a że przysłowia są mądrością narodu, to może wypada od nich zacząć. Szanowni państwo, trzeci raz na tej sali, trzeci raz w ciągu trzech miesięcy rząd przedstawia nam najlepsze, jedyne, skutecznie rozwiązujące wszystkie problemy z węglem rozwiązania. Naprawdę jesteście doskonali. Co miesiąc przychodzicie tutaj do Senatu i mówicie, że macie to. Już wiecie, jak rozwiązać problem z węglem. Problem, który wy postawiliście przed polskim społeczeństwem. Wy, bo w listopadzie ubiegłego roku polski premier był uprzedzony przez naszego sojusznika, że Rosja zaatakuje Ukrainę. I każdy, podkreślam, każdy mający elementarną wiedzę i odrobinę krztyny odpowiedzialności za obywateli wiedział, że następstwem tej agresji będzie sytuacja związana z perturbacjami na rynku zakupu surowców. Za każdym razem, kiedy tu przychodzicie, mówicie, że jest to rozwiązanie kompleksowe, modelowe, takie, które absolutnie powoduje, że wszystkie problemy są rozwiązane. Przypomnijmy sobie. Pierwszym razem, kiedy tu przyszliście, mówiliście, że będziecie gwarantować cenę węgla na poziomie średnich cen z ubiegłego roku. Przed chwilą to padło, niecały 1000 zł. Mówiliście, każdy Polak będzie mógł kupić 3 tony węgla po cenach z ubiegłego roku. My pytaliśmy w tej sali, skąd wy będziecie mieli ten węgiel. Odpowiadaliście, że absolutnie go dostarczycie. Macie przygotowane wszystko i gwarantujecie, przedstawiając projekt tej ustawy, że taniego węgla nie zabraknie. Że spółki Skarbu Państwa, to są wszystko cytaty z polityków rządowych, dostały już polecenie zrobienia zakupów za granicą. Ja sam pytałem przedstawiciela rządu, kupicie, ale jak dowieziecie? Jak rozładujecie? Jak to dojedzie do składów? Odpowiadaliście na każde z tych pytań, że nie będzie tego problemu. To pytam, czego zabrakło? Węglarek czy wyobraźni w rządzie w tej sprawie? Pomyślcie czasem o osobach, które wam wierzą. O starszych ludziach, którzy z telewizora słyszeli, że kupią 3 tony węgla po 996 zł. Ja miałem później takie osoby w biurze senatorskim. One przychodziły i pytały mnie, gdzie mogą ten węgiel po 1000 zł kupić. Nie było go oczywiście w ogóle na składach. Może i niektórzy szczęśliwcy kupili coś w sklepie internetowym w Polskiej Grupie Górniczej, tylko jest jeden problem. Ci, którzy na przykład do mojego biura senatorskiego przychodzili, często osoby starsze, to są osoby, które nie korzystają z internetu. To oni są w najgorszej sytuacji. Ostrzegaliśmy was, że to w dużej części będzie martwy zapis. Przyjmijcie do wiadomości, że są oczywiście takie kraje, gdzie ustawą można określić dowolną cenę produktu. Jest taki kraj, nazywa się Korea Północna. On tak określa, tylko tych produktów później nie ma. Oczywiście zawsze można problem zrzucić na spekulantów. No ale to nie koniec węglowej epopei. Miesiąc temu delegacja rządowa po raz kolejny stawiła się w sympatycznym składzie w Senacie. Co nam proponowaliście wówczas? Ustawa o dodatku węglowym miała ona dotyczyć wyłącznie pewnej grupy osób opalających domy węglem. Nie byliście wówczas w stanie, przypominam tą dyskusję, odpowiedzieć na precyzyjne pytanie, ile rodzin ona obejmie. Nie byliście w stanie nawet precyzyjnie odpowiedzieć, ile gospodarstw domowych. Dlaczego?
Według danych, które zamieszcza instytucja rządowa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, na dzień 30 czerwca było 6,5 miliona deklaracji o gospodarstwach domowych, które ogrzewają się węglem. Na dzisiaj na tych samych stronach mamy niespełna 8,5 miliona deklaracji, w ogóle przepraszam, o źródłach ciepła. Ale teraz, gdzie jest problem, który mam nadzieję, że wam unaoczni, jak wygląda rzeczywistość. W niektórych gminach, uwaga, deklaracje złożyła mniej niż połowa gospodarstw domowych. Te deklaracje, które w ogóle umożliwiają staranie się o wsparcie finansowe. Są takie gminy, sprawdziłem w swoim województwie, to są dane dzisiaj na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W Zgierzu złożyło te deklaracje 41% gospodarstw domowych. 40%. W Strykowie, który jest obok, 47%, a w Żychlinie 38%. Ale nie bierzmy przykładów z województwa tylko łódzkiego. W Moszczenicy, w powiecie gorlickim, uwaga, 1/4 mieszkańców złożyła stosowne deklaracje. Może osoby starsze często nie wiedzą w ogóle o tym, że jest taki obowiązek. Może zamiast kolejnej akcji billboardowej zrzucającej winę za drogą energię na Unię Europejską, przekażecie środki na jakąś akcję informacyjną do samorządów, na zatrudnienie asystentów, czy co cyfrowych, czy innych, którzy przyjdą, dotrą do takich osób, także z komputerem, ułatwią wypełnienie wniosku. Przypominam także, że część osób starszych nie ma konta bankowego. Wy żyjecie w innej rzeczywistości. Senat proponował całą masę poprawek rozszerzających katalog osób uprawnionych do dodatku na inne nośniki energii. Nie robiliśmy tego dla własnej satysfakcji, by szkodzić rządowi. Robiliśmy to po to, żeby razem rozwiązywać problemy mieszkańców. Co zrobiliście w Sejmie? Odrzuciliście wszystkie poprawki Senatu, nie przedstawiliście żadnych własnych propozycji. Znowu eksperci dzisiaj mówią, a także sprzedawcy węgla, że według nich zabraknie około 2,5 miliona ton węgla dla odbiorców indywidualnych. Znowu mówicie, że nie zabraknie, ale na jakiej zasadzie? Litościwie nie powiem nazwiska tego polityka PiS-u, który powiedział, no możecie część węgla kupić w grudniu, a część może w styczniu i w lutym. Mam dla was podpowiedź. Zaproponujcie ludziom, żeby kupowali węgiel w maju. Nie zabraknie węgla w ogóle w tym sezonie zimowym, jeżeli wszyscy będą robić zakupy w maju, bo widzę, że taka logika zaczyna zwyciężać w rządzie. Inny wujek, dobra rada rządu, mówi, ocieplajcie domy. Kolejny mówi, trzeba palić wszystkim, przepraszam, tylko nie oponami. Swoją drogą delikatnie przypominam, że Polska jest krajem, który według ekspertów, w którym rocznie umiera 50 tysięcy osób z uwagi na to, że stale lub okresowo przebywają w miejscach, gdzie są przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza. Dzisiaj wam mówię, spotkamy się w przyszłym roku i wspólnie będziemy oglądać tragiczne statystyki związane z tym, do czego doprowadziliście. Kolejne złote myśli to już pani minister Moskwa, która w Sejmie mówi, że mieszkańcy Wilanowa dopłat nie dostaną. To jest kryterium podmiotowe, przedmiotowe, geograficzne. Może wreszcie się zdecydujcie, na jakich zasadach te dopłaty chcecie wypłacać. Szanowni państwo, z węglem z importu też błysnęliście, bo importujecie taki, w którym czasami zawartość węgla w węglu sięga 50%. Kiedy rozmawia się z przedstawicielami składów węgla, oni są przerażeni tym, co do nich dociera. Węgiel z fragmentami obudowy kopalń, z częściami wagonu. Węgiel, przypominam, czym żeście palili w bloku energetycznym w Jaworznie. Unaocznił to zresztą wasz wiceminister na konferencji prasowej. Ja mam już jedną prośbę.
Ja już powiem szczerze, że co do dowożenia przez was węgiel, tracę jakąkolwiek nadzieję. Ale zróbcie przynajmniej to, co można zrobić. Odblokujcie wiatraki na lądzie, budujcie wreszcie wiatraki na morzu, odblokujcie fotowoltaikę, którą zaczęliście mordować w tym roku, przypominam, w tym roku. Dbajcie o górnictwo i o tych, którzy kupują węgiel, a nie o działaczy związkowych. I tak po ludzku weźcie się wreszcie do roboty.